satelita. Jeśli uda się wywołać zderzenie dwóch neutronów, to co otrzymamy? Kto chce odpowiedzieć? Kto wie? Nikt? Ja wiem. Tak, Herb? Halo? Kto mówi? Tak, nie słyszę. Halo? Kto mówi? Halo? Nie wiem, o co chodzi. Halo? Kto mówi? Sisi, jako córka dyrektora, powinnaś znać zasady dotyczące telefonów. Może nam przypomnisz ten punkt regulaminu? Wszystkie telefony powinny zostać wyłączone przed wejściem do klasy pod groźbą konfiskaty. Oddaj mi go. To samo dotyczy wszystkich. O, nie! Uciszcie się! Telefony połóżcie na moim biurku. Sama na pewno się ucieszy. Mamy dziwny problem. Dziś rano rozdzwoniły się wszystkie komórki. Też je wam skonfiskowali? Odjazd, co? Dzwonią telefony, a nikt się nie odzywa. Skontaktuję się z Aelitą. Może to sprawka Ksany. Trzeba coś wymyślić. Jeśli Jeremy ma rację, a my nie będziemy w kontakcie, no to klops. Ej, słuchajcie. Organizuję spotkanie. Muszą nam oddać nasze komórki. Co, przyjdziecie? Jasne, że tak. Bez żartów. Jak naprawdę chcecie... To zobaczymy się w audytorium zaraz po obiedzie. Trzeba sprawdzić, o co tu chodzi. Połączenie. Aelita, czy mnie słyszysz? Aelita! O, witaj, Jeremy. Cześć, powiedz... Zauważyłaś coś dziwnego w Ryoko? Nie. Lepiej zapuszczę skaner i sprawdzę. Dobrze, a ja sprawdzę, czy wychwycę jakieś pulsacje Ksany. Ale uważaj. To na razie. Chcesz zabrać swój telefon? To będzie kradzież, wiesz? Wcale nie. Odebranie swojej własności w żadnym wypadku nie jest kradzieżą. Ostrzegaliśmy ich. Nie oddam im telefonów tak szybko. Trzeba będzie odłączyć szkolną antenę. Wtedy nawet nowe telefony nie będą tu działały. Zrobisz to, Jim? Nie mamy wyboru. Dziękuję, Charles. Dobra, idziemy. Droga wolna. Zaczynamy. Zaraz. Dzień dobry, proszę pana. O, witaj, Ulrik. Się udała. Mam nadzieję, że nikt się nie dowie. A ja, że niepotrzebnie się martwimy. Na razie skaner nie znalazł aktywnej wieży. Ja też nic nie wyczułam. Fałszywy alarm. Ksana! Po co Ksanie telefony komórkowe? Może się dowiemy, sprawdzając antenę szkolną. Biegnę na spotkanie, obiecałam Sisi. Hmm?
Ej, kto was tu wpuścił? Chcecie mnie prosić o nieodłączanie anteny? Co? Nie, my tylko przechodziliśmy. Uważaj! Bierzemy go do piguły. Dobra, a ja sprawdzę, co Xana zrobił z anteną. Ej, Jim, słyszysz mnie? Pachnie jak kurcze pieczone. Jim! Ej, Jim! Juhu! Ot, Ulrik, co wy tu robicie? Jim! Co mu się stało? A wie pani, jakie on jest. To żeby przewód elektryczny, to znaczy... Główna antena telewizyjna? Tutaj się podpisz. O nie, nie, ja się nam ruszam się bez mojej. Proszę, muszę nam oddać telefon. O, panna Yumi zaszczyciła nas wreszcie. Gdzie byłaś, kiedy pisaliśmy petycję? Co wy tutaj wyprawiacie? O, tato, znaczy... Panie dyrektorze, to właśnie wyprawiamy. Mhm. Widzisz? Wszyscy podpisaliśmy petycję. Macie nam oddać komórki. Naprawdę? Po pierwsze, przypominam, że w tej szkole uczniowie nie stanowią prawa. Po drugie, pani Hertz stwierdziła, że ktoś włamał się do jej szafki i zabrał swój telefon. To naturalne. Jak można żyć bez telefonu komórkowego? Przykro mi, ale to kolejny powód, żeby ich wam nie zwracać. Przeprowadzimy śledztwo i przekonamy się, kto był na tyle bezczelny, żeby kraść. A ja mówię, że nie pójdziemy na lekcje bez swoich telefonów. Tak, masz rację. Widzicie te fale? Xana używa szkolnej anteny, żeby się podłączyć do głównej anteny telewizyjnej. Dlatego dzwoniły telefony? Tak. On zakłóca częstotliwość. Jeśli Xana uzyska dostęp do talerza anteny, będzie miał łączność z satelitą krążącym wokół Ziemi. I? I będzie sterował satelitą wojskowym. Zgoda. Tylko dlaczego? Też chciałbym wiedzieć. W czasie pokoju satelity tylko szpiegują, ale jeśli Xana którąś przeprogramuje... Wszystko może się stać. Jeremy ma rację, to poważne. Jeszcze jak, Ulrik. Skaner wykrył wieżę. Jeremy, Xana aktywował wieżę w regionie polarnym. Już lecimy. Tylko szybko. Chodźmy przez tunel w parku. Kiwi, zostań tu. Ciekawe, co to będzie. Bez telefonów nie ma szkoły. Świetnie. Zostanę tu, gdyby Xana chciał zaatakować szkołę. Ej, jesteś z nami czy nie? Słyszałaś o Solidarności? Spokojnie, Sisi, jestem z wami na 100%. Bez telefonów nie ma szkoły. Bez telefonów... Dobra, chodźcie. Kiwi, co ty tutaj robisz? Niesamowite, niby pies, a uparty jak muł. No skoro już jesteś, to właś. Aelita? Jeremy, jestem już wśród lodów, ale nie widzę żadnej aktywnej wieży.
Dobrze, zaczekaj na Ulrika i Oda. I uważaj na potwory Xany. Jesteście gotowi? Zaczynam. Transfer Ulrika. Transfer Oda. Skan Oda. Skan Ulrika. Wirtualizacja. Od! Ulrik! Tam jest! Dobre wieści! Xana jeszcze nie kontroluje anteny telewizyjnej. Mamy trochę czasu. Spróbuję sprawdzić, na którym satelicie chcę położyć łapy. To nie będzie łatwe. Bez telefonów nie ma szkoły! 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 Zobaczymy, czy ten kod działa. Kod dostępu zgodny. Dobra. Bingo! Zaraz. U-466. Satelita wojskowy uzbrojony w promień laserowy wielkiej mocy! Gdzie może być ta wieża? Wszystko po kolei, Od. Posłuchaj, chyba już wiem. Odkryłem, czego szuka Xana. Chcę przejąć kontrolę nad nowoczesnym i bardzo groźnym satelitą. Jak mu się uda, może zniszczyć, co zechce. Fabryka jest bezpieczna. Xana nie spali sam siebie. Tak, mamy czas na zajęcie się sprawami w Lioko. Świetnie. A co jak Xana chce zniszczyć szkołę? Pamiętaj, że Yumi tam jest, więc na pewno będzie chciał. Musimy ją ostrzec. Ale bez komórki? Bez telefonów nie ma szkoły! Bez telefonów nie ma szkoły! Bez telefonów. Macie natychmiast przerwać ten absurdalny strajk. Kiwi! Yumi, co to ma znaczyć? To niedopuszczalne. Do gabinetu, natychmiast. Widzieliście? Musimy ją uratować przed dyktatorem. Uwolnić Yumi! Uwolnić Yumi! Uwolnić Yumi! Uwolnić Yumi! Uwolnić Yumi! Według holomapy wieża jest tuż za mostem. Uważajcie. Pewnie strzegą jej te... Osowce. Dzięki, zauważyliśmy. Pamiętajcie, ich urządlenie likwiduje punkty życia. Więc ostrożnie. Na co czekają? Pewnie mają was tam przytrzymać, aż Xana przejmie kontrolę nad satelitą. Musicie je minąć! Laserowa strzała! Aelita, uważaj! Aelita, nie ryzykuj. Zostaw to Ulrikowi i Jodowi. Yumi, nie rozumiem tego, co się dzieje. Strajk, pies. Zwykle jesteś taka wrażliwa. Yumi, czy ty mnie słuchasz? Przepraszam pana, ale muszę natychmiast wyjść. Właściwie to pan też. Wszyscy musimy uciekać ze szkoły. Nie mamy wyboru. Jeden z was musi się poświęcić. Dobra, odciągnę ich uwagę, a wy pobiegniecie. Zaczynam. Odstój! A macie! Wariat. Dobra, chodź! Masz! Jeszcze! Od jadu straciłeś już 70 punktów życia! Sam kazałeś! Masz wstrętny robalu! Zostało ci tylko 20 punktów! Przykro mi! O nie! Xana przejął satelitę! Szybko!
Puścił cię, Yumi? Uciekłam, kiedy nie patrzył. Co? Ponieważ na... Nasze żądania są dla mnie najważniejsze. Musimy zwiększyć siłę naszego ruchu i wyjść razem na ulicę. Wyjdźmy na ulicę! Potrzebne nam poparcie innych szkół! Dobra! Chodźcie! Wolność dla wszystkich szkół! Idziemy! Bez telefonów nie ma szkoły! Bez telefonów nie ma... Jej, co za niesamowite dzieło techniki! O! O! Parametry odnalezione, cele zlokalizowane. Tak szybko? Mieliśmy rację. Szkoła znajduje się na linii ognia. Co? Licealiści, gimnazjaliści! Wszyscy za jednego, jeden! Ruszajcie się szybko! Bez telefonów nie ma szkoły! Wracajcie do klas! Nie masz prawa! Co się dzieje? Myślałem, że wieża gdzieś tutaj będzie. Zostało 10 punktów. Moja gra już skończona. O nie! Aelita! Ulrik! Osobce was gonią! Holomapa nie kłamie. Wieża musi tam być. Replikacja! Biegnij! Nie przejmuj się mną! Ciekawe, jak dokładny jest ten satelita. Nie, to nie do wiary. Pan straszny błąd. Błagam pana. Wszyscy musimy stąd uciekać. Mam już tego dość, Yumi. Zawieszam cię na miesiąc. Ty i twój pies macie natychmiast opuścić teren szkoły, a co do reszty, wracać do klas. Strajk skończony. Proszę pana, to kwestia życia i śmierci. Niech pan nas puści. Proszę. Ej, nie przesadzasz z tym dramatyzmem? Yumi! Do fabryki, szybko! To ciebie szuka satelita. Trasa ognia zdefiniowana, satelita gotowy do strzału. To już koniec, Xana zaraz wystrzeli. Musimy biec do fabryki, tylko tam jest bezpiecznie. Co się tutaj dzieje? Uciekajmy stąd już! Aelita, znalazłaś ją? Czas się kończy. Robię co mogę, ale nic nie widzę. Jest dobrze ukryta. Ulrika, Aelita, odezwijcie się! Jestem, Jeremy. Ulrik stracił przytomność, a ja nie znalazłam wieży. Ulrik, czy mnie słyszysz? Tak. Czy znalazłaś już wieżę? Chyba tak. Dobra, idź.
Jeremy, znalazłam. Biegiem do kotłowni. Teraz albo nigdy, chodź! Aelita, kod. Lyoko. Powrót do przeszłości. Zaproszenie na imprezę? Nie bardzo. Co to jest? Oficjalny komunikat do wszystkich uczniów. Wszystkie telefony komórkowe niewyłączone przed wejściem do klasy będą konfiskowane? Nie do wiary, ale z was lizusy! I niech tylko ktoś spróbuje skonfiskować moją komórkę. Jesteś taka odważna!